bezpośrednio wprost każdego dnia dla nich są ważne, jak remonty, naprawy różnych urządzeń na placach zabaw i tak dalej, chodniki. Ja mam pytanie, czy to pani skarbnik, o, idzie pani dyrektor kancelarii prezydenta, czy za pana, bo mamy już za chwilę, pojutrze prawie grudzień, które nie są zrealizowane w tym roku, a są umieszczone w budżecie, ja wiem jakie, ale o szczegóły nie będę pytać, są umieszczone jako zadania do realizacji i one nie są realizowane i wiem na pewno, że nie będą zrealizowane w grudniu, bo warunki atmosferyczne na to nie pozwolą. Wobec tego zadaję pytanie, czy zadania, które są w budżecie wpisane na rok 2022, czyli obecny, z różnych przyczyn, powodów nie będą zrealizowane, czy zostały wpisane, bo tak powinno być, nie wyobrażam sobie innej sytuacji, w tym budżecie. I jeżeli prośba do państwa dyrektorów, żeby w momencie, kiedy przejdziemy do poszczególnych działów, od razu odpowiedzieli, że zadania takie i takie nie były zrealizowane, ale są wpisane w ten rok. Dotyczy to też między innymi budżetu obywatelskiego i nie tylko, ale także zadań inwestycyjnych, drobnych, innych również. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Można pani skarbnik, więc zapytamy chyba, że... Ale to proszę wiedzą, każdy z dyrektorów po przyjęciu budżetu wie, jakie ma zadania do realizacji. Dobrze, miejmy, to może zacząć od Kibowskiego, tak? Bo to podejrzewam, że większość inwestycji jest. Panie dyrektorze, proszę. W tym roku nie zostanie zrealizowane jedno zadanie, to jest Zatoka na Warszawskie z budżetu obywatelskiego. Jej koszt wynosi 700 tysięcy, jest 200 tysięcy. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, nie dołożono środków i nie ogłoszono przetargu. Czy przeniesienie na przyszły rok tego drugiego zadania będzie realizowane, to nie wiem. Dziękuję. A jaka wartość, już mogę zapytać, w wyniku przetargu tego zadania? Przetargu nie ogłoszono, ponieważ kosztorys inwestorski jest 3 razy większy otrzymanych środków. Ale panie dyrektorze, czy na pewno, bo ja tam widzę jeszcze inne, ale to później porozmawiamy. Pan mówi tylko jeden. Pani Jadwiga, pani nigdy nie oszukała, proszę mnie. Nawet krawężnik i chodnikśmy poprawili, że już pani nie ma argumentów nie atakować. Dziękuję. Ale to było kuriozum, to była inwestycja znana nie tylko w gminie, ale w całej Polsce i w ogóle. Pan prezydent Artur Szymczyk, jak zobaczył, osobiście, bo go tam zaprowadziła, mówiąc kolokwialnie, to rzeczywiście powiedział, że miałam rację, że nie wyobrażam sobie, że taką inwestycję w ten sposób można zrealizować. Proszę się nie dziwić, ale kończymy ten temat, żeby nie... Pani Jadwiga, czy daje jedno przejście, to tak wyszło. Tak. Dziękuję. Ale dziękuję z linkami chodnikowymi. Ulicy, na której tysiące samochodów na dobę przejeżdża, nie zamyka się chodnika, bo on jeden dzień nie będzie w stanie. Pani Radna, dziękujemy. Przypominam, że mamy wydatki do omówienia, a o 16 jest komisja, tutaj kolega. Proszę Państwa, przystępujemy do działami. Przypominam, że jesteśmy na stronie 23. Wydatki budżetu miasta. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. 0,10 rolnictwo i łowiectwo. 0,20 leśnictwo. 600 transport i łączność. W transporcie łączności. Dobrze, to przyjmuję przy konkretnym majątkowym. 630 turystyka na następny. Nie, 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 to 600 jeszcze mamy. Ja proszę się zgłaszać. Ja chciałam zapytać, czy będziemy analizować
później konkretne informacje, zadania opisane, które są w tym budżecie, czy w tej chwili od razu już analizujmy? A chodzi mi o drogi gminne. W tym roku zaplanowaliśmy znaczącą sumę, duży wzrost, bo około 17 milionów. I dobrze, jeżeli chodzi o drogi gminne. Jest inicjatywa lokalna około 5,5 miliona. Panie dyrektorze, jeśli zrealizujemy te inicjatywy, to już nie będzie żadnej. Wszystkie inicjatywy lokalne i przy udziale mieszkańców w przyszłym roku będą zakończone, bo jest dwie, które przechodzą na przyszły rok, Hajdowska i Siewierza. Już więcej w tym zestawieniu nie ma. W tej procedurze? Tak, w inicjatywie lokalnej, bo przy udziale mieszkańców już zawieszone jest. Ja jeszcze zapytam, dlaczego nie ma pozycji, czy rzeczywiście tak jest, że wszystkie zadania z budżetu obywatelskiego zostały zrealizowane w ramach dróg gminnych, bo nie planujemy. Czy to oznacza, że tych zadań nie będzie? Z dróg gminnych wszystkie zadania zostały zrealizowane. Ta nieszczęsna zatoka to jest na powiatowym. No tak, po Warszawie. Dobrze. Przechodzimy dalej do tego działu. Jeszcze mam pytanie do tego działu. Przejdziemy do majątkowych, może wtedy jak ona... Nie, ale to jest w dziale 600, bo to jest istotne. Proszę Państwa, podnosiliśmy opłaty za parkowanie. Ja tu patrząc na ten budżet, płatne parkowanie, suma wzrostu to jest wartość 3 900 zł. Czy ten koszt, z czego wynika ten koszt? Miał być taniej, bo forma obsługi i zmiana podmiotu miała do tego ostatecznie doprowadzić. A ja widzę, ten koszt wzrasta. Proszę mnie przekonać, że jest to słuszne. Koszt wzrasta, ponieważ koszt jest ustalony od procentu wpływów. Jeżeli planujemy większe wpływy, to i będą większe koszty. Natomiast umowa z obecnym operatorem jest do roku 2024, więc dopiero wtedy będziemy mogli myśleć o obsłudze przez inny podmiot. Dobrze, dziękuję. Czy w tym dziale jeszcze Państwo macie pytania? Nie widzę, przechodzimy zatem na stronie 24 do działu 8. Ja jeszcze ale Pani Hanna, to proszę sobie od razu. No tak, ale jeżeli chodzi o port lotniczy, ja pamiętam dyskusję i sytuację, kiedy udziałowcy poza naszą gminą Lublin, czyli samorząd wojewódzki, nie tylko, bo jest tam też jeszcze i trzeci udziałowiec, miał problemy z zobowiązaniami wynikającymi z udziału. Czy na ten moment, bo my w zmianach budżetowych też wnosiliśmy niedawno określoną wartość i tu zakładamy również większą, więc chciałabym zapytać, czy nie ma w tej chwili problemów, jeżeli chodzi o należności związane z innymi udziałowcami? Żeby to nie było tak, że my, gmina Lublin, głównie dźwigamy ten ciężar. To zależy od akcji posiadanej. No wiem, że zależy od akcji, tylko te akcje i zobowiązania wynikają z każdego akcjonariusza. Pan dyrektor, mam zwrócę się do stosunku. Panie przewodniczący, szanowni państwo, nie ma obecnie problemów, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy akcjonariuszami portu lotniczego Lublin. Zgodnie z umową wsparcia, której stronami są gmina Lublin, województwo lubelskie, spółka port lotniczy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Większościowi akcjonariuszy, czyli gmina Lublin oraz województwo lubelskie, ponosimy koszty związane z budową portu lotniczego Lublin.
budowa lotniska finansowana była z emisji obligacji dokonanej przez spółkę Port Lotniczy. Jest to rozłożone w czasie do 2034 roku i proporcjonalnie w proporcjach określonych w umowie wsparcia dokonujemy takiego podwyższenia kapitału. Dziękuję. Dziękuję. Pan Przewodniczący Sadowski, proszę. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Też chciałbym zapytać o kwestie wydatkowe związane z portem lotniczym, bo wykonanie, przewidywane wykonanie tego roku to jest 15 400 000. Planowane plany na 2023 20 400 000, czyli różnica 5 000 000. Czy to wynika z harmonogramu wykupu obligacji? A jeśli tak, to ile? A czy wynika to z kosztów, zwiększonych kosztów obsługi długu? Proszę. Szanowni Państwo, zmianie uległy koszty obsługi długu. W bieżącym roku ten wzrost to jest ponad 6 000 000 zł. I również z uwagi na wzrost stóp procentowych przyszły rok oczywiście też będzie wyższy, co obciąża oczywiście w ramach umowy wsparcia akcjonariuszy, w ramach wsparcia dokonywanego przy finansowaniu spółki portowniczych i podobniczych. Pan Przewodniczący, proszę. Tak. Chodzi o konkretyzację jeszcze mojej wiedzy. Czyli nominalnie w obecnym roku i przyszłym obsługa kapitału, tak, obsługa obligacji wynosi tyle samo. Kwestia zwiększenia wydatków jest i tylko związana z kosztami obsługi tych obligacji. Tak, z kosztami zwiększonej obsługi emisji obligacji. Natomiast w tym roku dokonywaliśmy poza tym pierwotnym budżetem 15 400 000, dokonywaliśmy na ostatnie sesji Rady Miasta zwiększenia właśnie do 3,5 000 000. Proporcjonalnie zwiększa również województwo obywatelskie, zwiększa swój udział również w roku w celu tego większego dokapitalizowania i zapewnienia finansowania spłaty obligacji. Dziękuję. Pan Radny Kresie, proszę. Chciałem zapytać też o port lotniczy Lublin, a mianowicie chciałbym zapytać o sprawę, która toczy się albo się skończyła, nie wiem właśnie. My jako radni powinniśmy mieć taką wiedzę. Chodzi tutaj o wyprowadzenie 5 000 000 zł przez byłego prezesa, obecnie wiceprezesa MPFiG-u. Chciałbym dopytać, na jakim to jest etapie i chciałbym dopytać, dlaczego pan wiceprezes pełni jeszcze funkcję wiceprezesa miejskiej spółki, bo wiem, że zarzuty są duże. Wprawdzie nie jest to prawdopodobnie wyjaśnione, ale z tego, co z doniesień medialnych usłyszeliśmy, no sprawa jest o 5 000 000 zł wyprowadzone z portu lotniczego Lublin, czyli po części od mieszkańców Lublina. Proszę o odpowiedź. Pan Teres Tomasz, proszę. Szanowni Państwo, Panie Radny, sprawa nie toczyła się na pewno o wyprowadzenie, jak Pan wskazuje, środków finansowych. Natomiast jako gmina Lublin jesteśmy stroną takiego postępowania. Postępowanie może być w trybie karnym prowadzone. Nie jestemy stroną, nie jesteśmy oskarżycielem, nie mamy informacji o tym, jaki jest przebieg śledztwa sprawy karnej. Dotychczas w obecnym stanie prawnym, Panie Radny, postawienie zarzutów nie jest równoznaczne ze skazaniem. Taka osoba jest niewinna. Nie rozumiem, ale chciałbym dopytać, bo jesteśmy udziałowcem jako miasto, zresztą większościowym udziałowcem. Co w tej sprawie się dzieje? No bo mieliśmy jakieś doniesienia. Jednoosobowa spółka w 100%. Ja rozumiem, no ale mamy radę nadzorczą, mamy przecież zarząd nowy i tak dalej. No, czy ta sprawa jest wyjaśniona do końca, czy nie jeszcze? Czy to się jeszcze dalej toczy? Panie Radny, ta sprawa toczy się od, jeśli dobrze pamiętam, 6 lat i wyjaśniona z punktu widzenia organów ścigania nie jest, więc sprawa się nie zakończyła. Ale mamy wiedzę jakąś, tak czy nie? Jako udziałowiec. Mamy
Nie jesteśmy stroną, jak panie radny mówiłem, i organy ścigania nie przekazują nam swoich akt, swoich dokumentów, które mamy, czy swoich wniosków. Może pan zwrócić się jako radny do prokuratury. Nie wiem, czy prokuratura panu udzieli informacji, bo sami akcjonariusze nie są wskazani jako osoby, jako organy uprawnione. Nie, w kodeksu handlowego jest opisana odpowiedzialność członka zarządu. Dobrze, czy pytania jakieś są? Nie widzę więcej pytań z udziałem. Przejdziemy w takim razie do 630 turystyka. Nie, jeszcze. Ale pani radna, no to już parę razy pytam, a pani radna nie proszę pytać. No bo ja przechodzę do, w tej chwili mam pytanie do działu. Już, do działu 700. No to jeszcze nie doszło do 700. Tak, to przepraszam. W turystyce macie jakieś pytania? Nie widzę, przejdziemy do działu 700, gospodarka mieszkaniowa. No właśnie. Proszę. Ja chciałam zapytać, że czy ta ogromna suma dodatkowo wpisana to jest zadanie, które będzie realizowane w ramach także SIM, tego programu ministerialnego? A, proszę. Pani radna, ja nie wiem, jaka ogromna suma, bo jest wpisane 12 milionów na przyszły rok na budowę 3 budynków mieszkalnych na osiedlu Pelin, gdzie łączne kwoty, jak pani skarbnik na poprzedniej komisji mówiła, wyniosą 33 miliony złotych rozłożone na 3 lata. I to nie jest realizacja SIM, tylko budowa bloków komunalnych. No, pragnę panu powiedzieć, że tu jest określona suma dokładnie. Dotacja do zarządu nieruchomości komunalnych i nie taka suma, o której pan mówi, tylko prawie 19 milionów. 14 milionów 955. A mam prawo pytać, czy to jest SIM, czy inne. Pan odpowiedział, że to nie jest SIM, ale suma jest większa i bardzo dobrze, żeby pan jeszcze raz sobie to zapamiętał. Przepraszam bardzo, może się włączę. Pani radna, na pewno to nie jest SIM. Chodzi o tak naprawdę o dwa zadania, które będą planowane do dofinansowania z funduszu dopłat w proporcji 80-20. To jest ten program, z którego już wcześniej korzystaliśmy. No, od przyszłego roku planujemy wykorzystać go przy budowie 3 budynków mieszkalnych. Tam 120 mieszkań, tak w kompleksie ochronnym, 121 było mówione właśnie, ale to też tak i plus Batowska, więc ta kamienica, więc te dwa zadania z funduszu dopłat. I to będzie całe prawie 15 milionów, tak? Nie całe, dofinansowanie jest 80-20. 33 miliony będzie kosztował Pelin i 2,5 miliona ogółem kamienica przy ulicy Lubartowskiej. Zadania te są rozpisane w cyklu wieloletnim. Tak, tylko ja chciałam zapytać, czy ta suma 14 milionów 900 jest przeznaczona tylko i wyłącznie na to zadanie, jako dotacja do ZNK? Na budowę tych bloków, czy też? Nie. Na kwotę 14 955 tysięcy składa się 1 zł na remonty budynków, tradycyjna dotacja przedmiotowa. 12 milionów to jest Kali, 1,5 miliona to jest Lubartowska i jeszcze zapłacimy w przyszłym roku za wykonanie dokumentacji budynku, który jest planowany do budowy przy ulicy Brońskiej. To jest dokumentacja, kwota 455 milionów złotych. I to się tysięcy, i to się składa łącznie na kwotę 14 955 tysięcy. I oczywiście, że ta kwota w stosunku do tego roku może budzić jakąś tam zapytanie tak naprawdę, ale myślę, że to jest długo oczekiwane, żeby kolejne inwestycje w zakresie budownictwa komunalnego się rozpoczęły. I właśnie będziemy rozpoczynać w przyszłym roku w przypadku otrzymania oczywiście dofinansowania z funduszu dopłat. Dziękuję bardzo.
A jeżeli nie otrzymamy, czy ewentualnie zakłada Pani realizację, bo ona jest rzeczywiście konieczna. To znaczy, Pani Przewodnicząca, ja myślę, że to nie w tej chwili na taką odpowiedź. Najpierw spróbujmy uzyskać te środki. Do tej pory te środki otrzymywaliśmy, więc ja myślę, że nie będzie z nimi problemów, ale jeżeli oczywiście ich nie otrzymamy, będziemy od nowa analizować sytuację finansową, tak jak mówiłam przy projekcie budżetu. Sytuacja finansowa jest, tak jak w tym roku, jest analizowana na bieżąco i w oparciu o nią podejmowane są decyzje. Tak i w tym przypadku będzie dokładnie identycznie. Jeżeli możliwości będą finansowe pozwalały na rozpoczęcie budowy w przyszłym roku, gdyby nie otrzymać dofinansowania, to będzie taka decyzja. Jeśli nie, no to będą inne decyzje. Może być przesunięcie chwilowe w czasie rozpoczęcia realizacji. Zobaczymy. Na ten moment myślę, że otrzymanie dofinansowania z funduszu dopłat jest, no powiedzmy, jest jakiś tam duży procent pewności. Nie wiem, chyba że Pan Dyrektor chce jeszcze coś dopowiedzieć o właśnie funduszu dopłat. Dziękuję. A program SIM nie ma szans, na razie nie widać jakiejś nadziei. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pani Radna, jeżeli chodzi o społeczne inicjatywy mieszkaniowe, na ten moment nie ma żadnych kolejnych kroków ze strony Krajowego Zasobu Nieruchomości poczynionych, aby zrealizować tak naprawdę tą uchwałę, która była podjęta, czyli wyrażenie zgody przez Państwa Radnych na utworzenie tej spółki, na pozyskanie wkładu z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Kolejnym krokiem jest ruch ze strony Krajowego Zasobu Nieruchomości, który musi przeprowadzić tworzenie spółki. Bez Krajowego Zasobu Nieruchomości takiej spółki nie można samodzielnie przez gminę utworzyć, natomiast żadne kolejne działanie nie zostało do tej pory podjęte. Już ostatnie w tej sprawie pytanie. A czy Pan Dyrektor może wie, bo może Pan nie wiedzieć, ja też nie wiem, czy w Polsce w ogóle zostały w miastach utworzone te spółki, czy w ogóle rząd jakby tylko nie zaproponował, myśmy podjęli uchwałę, miały gminy się włączyć, no i co? Nic. Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, tak, zostały w Polsce utworzone SIM-y, natomiast głównie w mniejszych miastach, nie wojewódzkich, tylko mniejszych. W województwie lubelskim jest taki SIM utworzony przez kilkanaście gmin, między innymi Kraśnik, okoliczne gminy wokół Kraśnika, natomiast samo utworzenie spółki nie wiąże się z realizacją procesu budowlanego, który ma być realizowany poprzez SIM-y, nadzorowany przede wszystkim przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Nie jest mi wiadomo, aby którakolwiek z inwestycji SIM-u ruszyła. Są pojedyncze spółki po prostu utworzone, natomiast na ten moment nic nie wiadomo na temat konkretnych inwestycji. Dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze, przyjemne chwile prowadzenie. To ja mam pytanie o wartość finansowy, jeżeli chodzi o kwestię budowy przez ZRK. Jaka jest formuła pozyskania oczywiście dofinansowania, czy to jest refundacja, czy to jest forma też możliwa zaliczki na realizację tych mieszkań komunalnych. Rozumiem, korzystaliśmy z tego funduszu, więc pewnie zasady się nie zmienią. No, nic mi nie wiadomo o tym, czy zasady się zmieniły. Dalej chyba są takie same, że to jest refundacja. Tylko i wyłącznie refundacja, czyli tutaj nie możemy sobie poprawić płynności finansowej budżetu, uzyskując zaliczkę, tylko zrefundowane etapy, tak? Dopiero po wystawieniu faktury, opłaceniu, przesłaniu do Banku Krajowego, bank przekazuje pieniądze do gminy. Okej, okay, dziękuję bardzo. Tak? A czy w tym dziale jeszcze pytania Państwa radni? Byście mieli? Spoglądam na Panią Radną Mach. Nie? Okay. Przechodzimy do Panie działu. Przewodniczący, nie zauważył Pan mnie. A, Pan Przewodniczący, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Mam prośbę do Komisji, żeby zechciała wnieść do Pana Prezydenta postulat o zwiększenie
dotacji przedmiotowej dla ZRK. Nie chcę mówić o jaką kwotę, tylko chcę podkreślić to i przypomnieć Państwu, że na 23 rok jest zaplanowana kwota 1 000 000 zł, o czym była przed chwilą mowa. Na 22 rok zaplanowana jest kwota 1 131 000, a w 21 roku wykorzystano środki w tej formule w wysokości 1 608 000. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że do tej pory był dobry zwyczaj, który razem z ZRK realizowaliśmy, że Rada Dzielnicy dokładała na przykład jakąś kwotę środków na remonty chodników, ZRK dokładał swoją jakąś tam część, albo ZRK niezależnie od tego, czy my jakiekolwiek kwoty przeznaczaliśmy na remonty, ZRK robił remonty fragmentów chodników. Ten dobry zwyczaj został zaprzestany w tym roku. W tym roku nie została wydana złotówka na te dobre praktyki, jakie mieliśmy dotychczas. W tym roku nie możemy się doprosić o środki na remonty placów zabaw. A to jest niemożliwe, żeby środków nie było na remonty huśtawek czy tam innych urządzeń na placach zabaw. Niewątpliwie według mnie wynika z tych ograniczeń wysokości tych dotacji przedmiotowych. Proszę Państwa, my w dzielnicy mamy, niezależnie od potrzeb remontów chodników, niezależnie od remontu placów zabaw, są inne, pilne, bardzo potrzeby. W tej chwili jest część komórek przy budynkach w osiedlu barakowym, przy turystycznej, została wyremontowana. Znaczna część wymaga dalszych remontów. Ich stan, tych komórek, jest katastrofalny. To jest, nie da się zaakceptować, żeby taki stan w dalszym ciągu był utrzymywany. Inne obiekty, inne budynki przy turystycznej 3 i 3A wymagają super pilnych remontów korytarzy. Trzeba natychmiast wymienić drzwi w budynku turystyczna 3. Wymaga baraki przy ulicy Mełgierskiej, wymagają modernizacji. Budynek Łęczyńska 41 wymaga termomodernizacji. Budynki przy ulicy Kresowej 2 i 4 wymagają termomodernizacji. Potrzebne są środki na te cele. Proszę Państwa, wnieście Państwo taki postulat do prezydenta, żeby tą dotację na przyszły rok zwiększyć. Również chciałem podkreślić, że remonty pustostanów według mnie są jakby, chcę powiedzieć, no niestety zagrożone. W tym roku remonty tych pustostanów były zrobione w 17 lokalach, a potrzeby są niewątpliwie dużo wyższe. Proszę Państwa o taki wniosek, a Panią Skarbnik bardzo proszę, żeby Pani zechciała nad tym wnioskiem pochylić się i być może, że nie znajdzie się taka możliwość, żeby ten postulat zrealizować już w projekcie, ale proszę mieć to na uwadze, że jest to bardzo dla nas potrzebne. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza komisja nie jest poświęcona wnioskom, tylko mówieniu znaków, więc rozumiem, że Państwo radni przyjęli do wiadomości stanowiska pana przewodniczącego i pana Łomińskiego i ewentualnie jutro przekazuję do rozmowy przewodniczącego. Przechodzimy do działu 700.
710 działalność usługowa. Jeszcze 700 nie są uczniów. Pytałem. Ci nie zgłaszam. Ja chciałam tylko zapytać, nie, z czego wynika ten wzrost zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie finansowania zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami? Pani przewodnicząca, jaką kwotę chodzi? Ta kwota jest wpisana w zwrot, ten 705? Nie, 20, jest zapisane 27 milionów 393. To jest dość duży wzrost, prawie 4 miliony. Więc. Ale to nie jest na zwrot, pani przewodnicząca, bo to ogólnie środki na gospodarkę nieruchomościami. Tam największą pozycję, to pan dyrektor na chłopu pewnie powie, jest zamiana działek na budowę szkoły przy ulicy Jemioguszki. To jest kwota 10 milionów złotych. Pozostałe wydatki tak naprawdę są na poziomie mniej więcej tego roku, nie są większe. To jest jedyna kwota, która jest większa w stosunku może do tego roku. Pozostałe środki to jest ubezpieczenie majątku 5 milionów 800. Tam są remonty obiektów oświatowych 3 miliony. Tam są czynsze za obiekty na cele oświatowe. To jest kwota 5 milionów 700. To są wszystko to, co jest, się wiąże w gospodarce nieruchomościami. Natomiast zwrot to jest tylko i wyłącznie kwota 20 tysięcy złotych. I ja tylko przypomnę, że kwota tych 20 tysięcy to jest tak naprawdę rozliczenie z lat ubiegłych dotacji. W przypadku zwrotu dotacji, która na zadanie, które było finansowane z dotacji całego z budżetu państwa, są te środki nam zwracane, czyli wchodzą na dochody i następnie my przekazujemy do Urzędu Wojewódzkiego i są po stronie wydatków. Dziękuję, to już wystarczy. Dziękuję. Przechodzimy, wracamy z powrotem do działalności usługowej 710. Jeśli nie ma pytań, pan przewodniczący, proszę. Tak, ja chciałbym poprosić o przedstawienie wydatków na cmentarze. Tu mamy 6 milionów 615 tysięcy. Chciałbym wiedzieć, jak to jest rozpisane, ile będzie na Zerwerowicza. Ile będzie na kolumbarium przy drodze męczenniku Majdanka, jakie są etapy budowy tych niż turnowych, ile ich będzie łącznie na drodze, na cmentarzu przy drodze męczenniku Majdanka i jaka jest kwota wykupu jakby jednej niż turnowej. Kwota 2 miliony złotych, inwestycje to jest 4 miliony 615 550 złotych. Budowa alei na cmentarzu przy ulicy Drogowym Czynniku Majdanka to jest 300 tysięcy złotych. Kolumbaria w sumie, które będą budowane na cmentarzu przy ulicy Drogowym Czynniku Majdanka to jest 1512. Pierwsza część inwestycji dotyczy rozpoczętych tak naprawdę w tym roku 288 nisz, to jest segment A i to jest kwota 625 550 zł. Natomiast na dokumentację w zakresie budowy kolejnych niż, czyli 1244, to kolejne segmenty, to jest zaplanowane w sumie 3 miliony złotych. W roku 2023 200 tysięcy, w roku 2024 1 200 000 i w roku 2025 1 600 000. Przyszły rok to będzie poświęcony opracowaniu dokumentacji na segment B, C i D. Kolejne środki to jest kwota 3 350 000 będą przeznaczone na budowę cmentarza komunalnego przy ulicy Delwerowicza. I tutaj z tych środków będą korzystały dwie jednostki. Wydział Inwestycji i Remontów, opracowanie dokumentacji. Jest to kwota 800 tysięcy złotych w roku 2023, 350 tysięcy,
w roku 2024 450 tysięcy i wydział geodezji, czyli kontynuowanie wykupu gruntów, kwota 3 milionów złotych i kwota 140 tysięcy, którą planujemy na tak naprawdę ogrodzenie cmentarza komunalnego przy ulicy Białej wraz z możliwością budowy urn. I to jest kwota, tak jak powiedziałam, 140 tysięcy i to są wszystkie wydatki, które są planowane do wykonania w przyszłym roku w ramach tego rozdziału. Dziękuję bardzo. A czy wiadomo, kto będzie realizował Zerwerowicza? Jaki wykonawca, czy to jeszcze nie? To znaczy dokumentacja jest pani dyrektor, ktoś wyciął. Czyli zamknięta jest droga już w zgodnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To znaczy w przypadku Zerwerowicza, to przyznam szczerze, że ekspertyzy były zlecane w tym zakresie i one powinny być już według mnie gotowe, prawda? Bo przystępujemy jak gdyby do projektowania. No ale ta dokumentacja to już była zakończona i tylko były później wnioski właśnie Wojewódzkiego Funduszu, bo tam chodziło o ścieżkę dla żyjących tam zwierzątek, że za mały prześwit i to tylko wymagało, ja dokumentację widziałam, doskonale ją znam, tylko jedynie wniesienie tych uwag, poprawienie, a nie opracowywanie. I myślałam, że na dzień dzisiejszy. Radna, może chodzi o koncepcję, która była wcześniej przygotowana. To pan prezydent i dyrektor mówił, że koncepcja to jest prawie już projekt, że tam jakichś większych żadnych zmian nie będzie. No, ale to jest teraz dla mnie zbędne dokumentacje, pozyskanie pozwolenia na budowę, więc to jest teraz na tyle dalej. Natomiast podjęcie koncepcji już się odbyło i pewnie na podstawie tej koncepcji konstruujemy dokumentację budową. I jaki jest plan trwania wykonania tej dokumentacji? Żeby wiedzieć mniej więcej, kiedy będzie zakończony? Planowane jest na 2 lata, tak jak przedstawiłam. W roku 2023 to jest kwota 350 tysięcy i w przyszłym roku 450 tysięcy. Dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie. Może nie tyle pytanie, co mogę, panie przewodniczący. Ja odnośnie cmentarzy, bo nie wiem, czy w tej pozycji, jeśli nie, to później nie będę pytać. Ja bywam bardzo często na cmentarzu przy Męczenników Majdanku od ponad 25 lat. I proszę Państwa, bardzo proszę, ja bardzo proszę, prawie żądam, żeby nie było takiej sytuacji, która powtarza się od wielu lat. Szkoda, że nie ma prezesa, który zarządza cmentarzem. Iż często osoby starsze, które nie przyjeżdżają na cmentarz autobusem w godzinach południowych, w lecie, gdzie są wysokie temperatury, świeci słońce, to nieco później. Te wózki akumulacyjne, cmentarz się rozrasta. Proszę Państwa, droga pokonania od zatoki autobusowej do miejsca pochówku to jest 2, 3, a nawet i więcej kilometrów. I te wózki często, po pierwsze, za późno przychodzi kierowca i nieraz pytam, dlaczego nie jeździ, no bo jeszcze nie ma pana. O 4 godzinie nigdy nie ma, więc moja propozycja, żeby znaleźć pieniądze, żeby wydłużyć godziny pracy, bo o tej godzinie w lecie, kiedy jest gorąco, jeszcze dużo osób starszych, które potrzebują dojechać do miejsca grobu bliskich, no nie mają takiej możliwości. Następny problem, o którym mówię już od wielu lat, na miły Bóg proszę, żebym więcej takiej odpowiedzi nie usłyszała, że słabe są akumulatory. Pan o godzinie 15, 14.30 nie jeździ, pytam tego pana, stoi ten meleks, dlaczego pan nie jedzie? Ludzie nie mogą dojść starsi, albo akumulatory są słabe już rano naładowane, rozładował się. To jest rzecz niepojęta. Panie dyrektor, panie prezydencie, bardzo proszę, żeby
ten problem rozwiązać, żeby przedłużyć, wydłużyć godziny pracy tych meleksów, przynajmniej w okresie letnim, i żeby akumulatory były takie, albo kupić dodatkowe, które można wymienić, żeby te pojazdy mogły być używane przez całe 8, a nawet 10 godzin. Bo naprawdę jest taka potrzeba. Dobrze, dziękuję. Wracamy do budżetu. Ale ja oczekuję odpowiedzi. Ja tak myślę. Jeszcze tylko chwileczkę. Pani dyrektor widzę, że jest. Ale ja nie wiem, kiedy był problem z tymi akumulatorami, bo z tego, co ja pamiętam, akumulatory zostały zagubione nowe. Więc może pani dyrektor przedstawi informację. Dziękuję. Mogę przysiąść, że około 2 miesięcy, a może nawet nie, w okolicach wakacji kierowca wprost pytała i tych panów, którzy są w tej budce, powiedział, że nie jeździ, dlatego że akumulator się już rozładował i nie ma drugiego. No więc myślę, że pani, jeżeli się okaże rzeczywiście, to absolutnie, no nie ma mowy, żeby były melekcje i żeby one były nieeksploatowane z uwagi na akumulatory, więc nie wiem, jak pani dyrektor czy przedstawi tą sytuację, bo mówię, z tego, co ja pamiętam, przynajmniej jak było opłacone. Ale bardzo proszę, jeżeli rzeczywiście taki jest problem, to oczywiście, że ten problem musi być rozwiązany, bo po to było to zakupione, aby mieszkańcy miasta korzystali. Także absolutnie nie ma mowy o tym, żeby meleksy stały i były niewykorzystywane. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, oczywiście z Panem Prezesem BGK, który dla gminy Lubin obsługuje zarządza terenem cmentarza na Bajniaku, to sprawę porusza. Akumulatory na pewno były zakupione, tak jak pan skarbnik mówi, i one mają służyć mieszkańcom, szczególnie tym z potrzebami, czy z racji wieku, czy różnych innych braku możliwości dotarcia do grobu, i na pewno ta sprawa zostanie poruszona. Dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o możliwość wydłużenia, przynajmniej w okresie wakacji, kiedy, tak jak mówię, temperatury w ciągu tych godzin południowych są zbyt wysokie i starsze osoby nie przyjeżdżają o godzinie 13 czy 14, żeby przedłużyć. Czy jest taka możliwość? Pani Przewodnicząca, w okresie letnim na pewno ta obsługa będzie w dłuższych godzinach. Obecnie, kiedy jest już chłodniej i ciemniej, ta obsługa jest po prostu troszeczkę krócej świadczona. Dobrze, to poprosimy o odpowiedź na maila, żeby państwo udzielili w tej sprawie, tak żebyśmy teraz już... Sprawy są ważne, ale mamy bardzo dużo materiału dzisiaj bieżącego do przerobienia, w związku z tym poprosimy Wydział o odpowiedź na maila do pani radnej. Dziękuję. Dobrze, proszę państwa, jeśli nie ma w tym udziału więcej pytań, przechodzimy do 730 Szkolnictwo Wyższe i Nauka. Nie widzę pytań. 750 Administracja Publiczna. Pan Przewodniczący Grosz, proszę bardzo. Ja bym poprosił o informację, jak wygląda wydatkowanie Urzędu Miasta Lubin. I nie chodzi mi tutaj o wydatki na wynagrodzenie i tam spadki, tylko chodzi mi właśnie o pozostałe wydatki, takie tu jest pozycja ponad 25 milionów złotych. I chciałbym wiedzieć, co to są za wydatki, czy można to jakoś rozpisać. Wydział organizacji. Są przedstawiciele Wydziału organizacji? To bardzo proszę. Proszę bardzo. Do mikrofonu. Przewodniczący, Szanowni Państwo, kwota 25 milionów, z tego 5 milionów 800 to jest ubezpieczenie majątku. Chciałbym powiedzieć, że w tym roku żeśmy zrobili przeszacowanie. Majątek gminy miasta Lubin do tej pory był 3 miliardy 216 milionów. Obecnie majątek jest szacowany na 4 miliardy 439 milionów. To jest jeden z podstawowych wydatków, to jest 5800. Dalej, jeżeli chodzi o wydział organizacji, to jest 750-23, no i tutaj mamy
kwotę 15 519 tysięcy. I z tego to jest remont i naprawa 300 tysięcy, zakup energii 4 miliony, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki lokale, pomieszczenia garażowe 7 milionów 660 tysięcy. Dziękuję. Przepraszam, może pan, no to jeszcze nie naliczyłem 25 milionów. Ale może pan coś więcej o czynszach powie. Ile płacimy innym podmiotom za czynszu? Jednostki, które wynajmują obiekty. To znaczy, chciałbym powiedzieć tak, że na 40 lokalizacji, które mamy, 40 nieruchomości, to jest prawie 39 tysięcy metrów kwadratowych. Z tego 1/3, 13 tysięcy, to są wynajmowane. Ten wynajm to jest rząd około 7 milionów. A na spokojnie to jaka jest cena wynajmu w budynku? Ale chodzi o całą kwotę, czy chodzi o metr? Całą kwotę wynajmu za rok zapłacimy. W tej chwili, albo za chwilę, albo na węgla po prostu wyślę tę informację. Może tak być? Tak, może. Dziękuję bardzo. Proszę panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałbym spytać o kwotę związaną z wynagrodzeniami w Urzędzie Miasta. Czy ta kwota, która jest wpisana do budżetu, zapewnia regulacje związane z podwyżką płac, dwukrotną podwyżką w przyszłym roku płacy minimalnej? Pierwsze pytanie, drugie pytanie. Czy w ramach tej kwoty są przewidziane podwyżki dla pracowników samorządowych w związku z szalejącą inflacją? Dziękuję bardzo. Pani skarbnik? Może ja dokończę jeszcze odpowiedź na pytanie, które zadał pan Deus, bo rzeczywiście ta kwota panu przewodniczącemu się nie sumuje. Więc chcę powiedzieć, że oprócz Wydziału Organizacji Urzędu w ramach rozdziału 750-23 realizowane są wydatki przez inne wydziały. Jednym z nich jest Wydział Informatyki i kwota przewidziana na wszystko, co jest związane ze sprzętem komputerowym, z funkcjonalnością, to jest kwota 3 miliony 776 tysięcy. Następnie jest obsługa kancelaryjna i to jest kwota 3 miliony 400 tysięcy złotych. Następnie to już będzie, czy jeszcze brakuje? Bo są jeszcze drobne jakieś kwoty, na przykład odszkodowania, to jest kwota 80 tysięcy, które płacimy w ramach Urzędu Miasta. No i kadry też są, to cała kwota, ale to jest w ramach wynagrodzeń. W ramach wynagrodzeń w Urzędzie Miasta zaplanowane zostały środki na wzrost minimalnego wynagrodzenia, a także na podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 500 zł. Tylko przypomnę, że w Urzędzie Miasta w tym roku dodatkowych podwyżek, tak jak w pionie pomocy społecznej, nie było. Była tylko podwyżka ta, która była zaplanowana od stycznia, z tym, że u nas była przesunięta, u nas w sensie mówię urzędu, była przesunięta od marca i była 200 zł na etat plus stażowy. I to są te wielkości wszystkie, które są w ramach pozostałych wydatków rzeczowych. Dziękuję bardzo. A jeszcze spytam, tak w ramach tej obsługi kancelarii, tam jest prawie 3,5 miliona, to jakie to są? No to są, to jest Poczta Polska, wysyłki korespondencji w całym urzędzie. Dziękuję. Pani przewodnicząca, mamy proszę. Ja chciałam zapytać, bo zwróciłam uwagę, że jeśli chodzi o koszty obsługi Rady Miasta z 1,825 na 1,783 czyli mniej. Natomiast koszt obsługi jednostek pomocniczych, czyli rad dzielnic, wzrósł ponad 200, około 240 tysięcy. Pani skarbnik, czy to wynika z tego, że będą przeprowadzone wybory i tyle one będą kosztować? Natomiast pozostałe środki diety,
w Radzie Miasta. Czyli to jest sprawa kosztu przeprowadzenia wyborów. Reszta wszystko jest zaplanowane zgodnie z przepisami albo z uchwałami, które określają. Proszę bardzo, ja tylko na sekundę Dobrze, ja sobie pozwolę do jednej kwoty dopytać, bo mnie bardzo ciekawiła kwota związana z ubezpieczeniami. Bo dość duży wydatek, prawie blisko 6 milionów. Na ile to są kwoty obowiązkowe wynikające, czy z, bo nie wiem, czy kwestie ubezpieczeń komunikacyjnych również wchodzą w grę, czy wyłącznie majątkowe, na ile powiedzmy wynikają one z konieczności ubezpieczenia danych obiektów ze względu na finansowanie zewnętrzne, a na ile jest to po prostu niezależne i czy w skali miasta, bo ja rozumiem jednostkowo, że ludzie się ubezpieczają po to, żeby rozłożyć to ryzyko, że jeżeli coś się wydarzy, że nie ponoszą tego ryzyka. Natomiast czy w przypadku urzędu, jakiej wielkości, znaczy proszę mi odpowiedzieć na pierwsze pytanie, bo może już druga część by nie miała sensu. Na ile to są obowiązkowe, a na ile to są dobrowolne ubezpieczenia naszego majątku na tą kwotę? Tylko do mikrofonu po prostu, bo nie będę w stanie usłyszeć. Proszę Państwa, na przestrzeni lat byliśmy świadomi i to znaczy mam wiedzę na temat katastrof budowlanych, które się wydarzyły. W związku z tym ubezpieczenie majątku jest obligo od wszelkich ryzyk. Przetarg był rozpisany na trzy działy. Jeden dział to był ubezpieczenie majątku, drugi to były samochody, czyli komunikacyjne, tabor samochodowy. I trzeci to było rokitno. Dwa zostały, po prostu, jak to się mówi, otrzymaliśmy oferty i są w trakcie rozstrzygania. Natomiast na rokitno nie wpłynęły żadne oferty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A proszę powiedzieć w takim razie jeszcze, a jakiego rzędu mamy wpływy z tytułu tych odszkodowań wypłaconych? Udzielę informacji na piśmie, może tak być. Dobrze, to poproszę w takim razie. Za rok 2000. No może na przełomie, bo łatwiej spojrzeć, jeżeli przełom kilku lat, prawda? Dobrze. Za trzy ostatnie lata. Jaki był rozdział tego środków na ubezpieczenie i ile mieliśmy z drugiej strony, ile mieliśmy wypłat? Znaczy, ja tylko mogę powiedzieć takie większe ubezpieczenie, które żeśmy uzyskali od właśnie tej katastrofy budowlanej, to był szok około 4 milionów złotych, które żeśmy pozyskali. Kamienica na Starym Mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Pani Przewodnicząca, proszę. Ja chciałam zapytać, jeśli chodzi o składki członkowskie miasta, które wzrastają ponad 600 tysięcy, około 600. Czy to wynika z podjętej parę miesięcy temu uchwały o przystąpieniu do nowego, bo tam chyba około 600 te nasze składki, o ile pamiętam, bo pytałam szczegółowo o koszt przynależności tej strefy takiej około wokół gminy Lubin, tak? Proszę bardzo. A myślę, że pan odpowiedzi chce. Panie chyba chciałam. Pan tutaj, proszę bardzo. Spojrzałem, że pan się tam przesuwał, myślałem, że chce udzielić odpowiedzi. Proszę bardzo. Tak, panie przewodniczący, to jest taki koszt, który wynika właśnie z składki związanej z tą zmianą, która wynika z przeformułowania trochę tej formuły ZIT-u. ZIT się kończy, to co zostanie w urzędzie, to będzie jeszcze takie rozliczenie ostateczne, natomiast tak ta składka wynika z powstania. Bo zostało powołane stowarzyszenie. Tak, tak. I to ta składka stąd jasna. Tak. Dobrze, dziękuję. Pan prezes Zakopowski. Dziękuję, Krzysztof Fundacja Wolności. Ja mam pytanie jeszcze dotyczące tych najmów. O ile więcej w przyszłym roku zapłacimy za wynajem biur, powierzchni biurowych na potrzeby Urzędu Miasta niż w tym roku? Czy jaki jest wzrost? I czy za ten budynek przy ulicy Połowiaków, to jest chyba Połowiaków 13, który wynajmujemy, tam się chyba wyprowadziło część wydziałów, część pracowników. To czy teraz, jak się oni wyprowadzili, to tam płacimy mniej, czy tyle samo, czy płacimy, będziemy płacić niż do tej pory? Czy jest to jakoś wykorzystane, bo tam chyba czy stoi to może puste, a płacimy? Nie wiem, chciałbym się dowiedzieć.
Dobrze, może być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie będzie więcej pytań, przejdziemy do kolejnego działu. Panie Przewodniczący, jeszcze proszę bardzo, nie zapraszam. Chciałbym spytać o Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne, ponieważ ono było otworzone w celu osiągnięcia jakby oszczędności, żeby było na przykład przedszkola, żeby nie było księgowych i tak dalej. Chciałbym wiedzieć, jak to funkcjonuje. Czy to przyniosło faktycznie oszczędności, czy nie za bardzo? Bo niektórzy dyrektorzy, szczególnie tych, co centrum obsługiwało szkoły, to nie byli zbyt zadowoleni z pracy tego centrum. Chciałbym spytać, czy szkoły jeszcze są w tym centrum, czy już nie? I czy są jakieś oszczędności z tego tytułu, że się otworzyło tą jednostkę? Nie wiem, czy są, jak nas... Czy jest Wydział Oświaty? Komórki. Proszę. Ja spróbuję coś mi powiedzieć. Otóż Lubelskie Centrum obsługuje 88 jednostek, to przedszkola, również szkoły podstawowe, niektóre ośrodki, bursy, biblioteki, poradnie. Wszystkie bursy. Tak, wszystkie tak. Kursy, niektóre szkoły podstawowe. Samo oszacowanie oszczędności jest bardzo trudne, ponieważ jednocześnie objęte są zadania z jednostek, a jednocześnie dochodzą nowe zadania wynikające z przepisów prawa. I generalnie to wprost jest trudne do opowiedzenia. Natomiast Lubelskie Centrum przeprowadza przetargi i zbiorowe zamówienia różnych artykułów, żywności, artykułów papierniczych, chemicznych. Więc to na pewno też przestarza większe możliwości oszczędności w tym zakresie. Dziękuję. Ja tylko na szybko przeszacowałem, że na jedną jednostkę koszt jest 6,5 tysiąca złotych miesięcznie. Więc to tak jakby w zasadzie mniej niż jeden pracownik obecnie z narzutami wszystkimi ZUS-owskimi. Ale w oświacie tyle nie zarabiałem. Ale są narzuty jeszcze po stronie pracodawcy różnego rodzaju. W związku z tym to, że ktoś ma 3 tysiące czy 4 tysiące brutto, to jeszcze pracodawca dodatkowe pieniądze płaci. Dobrze. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, przejdziemy dalej już na stronę 27. 755 Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości. 757 Obsługa Domu Publicznego. 5, proszę. Chciałbym zapytać o, w tym punkcie o ten wzrost na 2023 169 milionów. To się składa na ten wzrost gigantyczny obsługi długu. Mieliśmy 92, a teraz będziemy mieli 169 milionów. Inflacja kosztuje. Ale ja pani nie pytam, pani radna, bo mamy od tego odpowiednie osoby, które oddzielają tak naprawdę prezydenta. Ja rozumiem, że pani ma. Proszę Państwa, ja proszę mi już między sobą nie dyskutować pan dyrektor. Proszę bardzo. Więcej płacimy. Szanowni Państwo, wzrost kosztów w tym dziale związany jest oczywiście ze wzrostem stóp procentowych, w oparciu o które naliczane są odsetki od wyemitowanych przez miasto obligacji czy też zaciągniętych kredytów i pożyczek. Te stopy w ostatnim okresie wzrosły 11-krotnie. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 6,5%, a ona wzrosła z poziomu 0,1. Także jest to wzrost dosyć znaczny. W 2023 roku miasto przeznaczy na obsługę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 92 miliony. Od wyemitowanych obligacji przychodowych blisko 4,5 miliona i wypłata odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 68 milionów. Oprócz tego są koszty i prowizje związane z opłatami na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z emisją obligacji. Także ten wzrost spowodowany jest tylko i wyłącznie wzrostem stóp procentowych, w oparciu o które naliczane są odsetki. Pan prezes, proszę. Ja tylko tak informacyjnie, że sprawdziłem we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, więc Lublin pod względem kosztów obsługi długu będzie miał prawie najwięcej, bo 500 zł przeliczając na jednego mieszkańca koszt obsługi długu.
Więc tutaj ewentualnie myślę, że dobry pomysł, żeby tutaj racjonalnie tym długiem gospodarować. Staramy się robić, tak jak pan prezes mówi, chodzi nam to pewnie najgorzej, bo biorąc pod uwagę rzeczywiście, tak jak pan przeliczył, ta kwota długów przejściowych dla mieszkańca pewnie wynosi te 500 zł, natomiast warto też zwrócić uwagę, że marże, które uzyskujemy, są jednymi z najniższych w Polsce. Generalnie marże od naszych zobowiązań dłużnych nie przekraczają 1%. Czy wahają się w granicach 1% i myślę, że w skali kraju jest to dobry wynik. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, przejdziemy do 758 różne rozliczenia. Pan radny przewodniczący, proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać kilka rzeczy. Tutaj są takie rezerwy celowe i ogólne. Chciałbym dopytać o rezerwę celową na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży. Mamy 9 100 000, z tego co pamiętam i mówiła pani prezydent, chyba czy pan prezydent mówiła, że my żadnych kosztów z tego tytułu nie poniesiemy i że finansowanie z tego tytułu będzie zewnętrzne, nie wiem, z Unii, nie wiem skąd. Nagle mamy kwotę 9 100 000 na to. Druga sprawa, rezerwa celowa na plan dzielnic. I przypominam sobie, żebyśmy mieli, my jako radni składali wnioski w ogóle, co to jest za program plan dzielnic, bo nie rozumiem tego, na co te 2 200 000 będzie przeznaczone, czy to jest jakiś nowy program, który powstał w między tak zwanym czasie i chciałbym dopytać, z czym to jest związane 2 200 000 na to przeznaczane. I następny program to jest, następny temat to jest rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego. Chciałbym dopytać, czy ta rezerwa 5 800 000, bo wcześniej w poprzednich punktach mieliśmy wyższe kwoty na ten rok 2022, wydatki związane z kryzysem uchodźczym było 2 900 000, teraz jest 200 000, ale widzimy, co się dzieje poza granicami kraju, czy miasto jest przygotowane finansowo na ewentualne przyjęcie uchodźców. Słyszycie państwo, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie. Cała Ukraina jest bombardowana i za chwilę będziemy mieli na granicach mnóstwo uchodźców. Pytanie, czy te środki wystarczą. Dziękuję. Pan dyrektor. Tak, jeśli chodzi o rezerwę celową na zadania, zgłaszamy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Ta kwota wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W ustawie jest mowa o tym, że jednostki samorządu terytorialnego muszą tworzyć taką rezerwę w wysokości 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń. Także ściśle ona jest, kwota ściśle jest związana z naszymi wydatkami. Jeśli chodzi o kwotę związaną z pomocą uchodźcom, środki, które uzyskaliśmy, które przeznaczyliśmy na ten cel, czy przeznaczymy na ten cel, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, do tej pory przekazaliśmy kwotę ponad 60 milionów złotych, w planie mamy około 90 milionów złotych. Wydatki te finansowane są głównie z Funduszu Pomocy, czyli w oparciu o informacje i kwoty, które przekazywane są przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Środki pochodzące z UNICEF-u, jest to duży, również znacząca kwota. Kwoty pochodzące z darowizn, to są 3 źródła finansowania tych wydatków. Środki własne angażujemy w niewielkim stopniu, ponieważ posiłkujemy się tymi środkami zewnętrznymi. Także w przypadku potrzeby przeznaczenia środków na ten cel będą również uruchamiane środki z tej rezerwy kryzysowej. Jeśli chodzi o rezerwę związaną z Europejską Stolicą Kultury, to może pan dyrektor Krakowa i ewentualnie rezerwa plan dla dzielnic Wojnego Krzykowska. Dobrze, pan dyrektor Krakowa, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą rezerwę, to być może Pan Radny, bo rzeczywiście rozmawialiśmy kilkukrotnie na różnych komisjach, także na
to nie są wydatki wprost związane z tym projektem, tylko wydatki na realizację programu tego i nie mówiłbym, że to będzie kosztowało 0 zł. Jak pan radny wie, bo sam te informacje panu radnemu wysyłałem, w aplikacji mieliśmy łączną kwotę na realizację programu w kwocie ponad 27 milionów złotych, rozłożone to na 3 lata, więc to jest mniej więcej taka kwota około 9 milionów rocznie. Dotyczy to realizacji tych działań, które przede wszystkim znalazły się w aplikacji, czyli tych 80 kilku projektów w bardzo różnych dziedzinach, od działań oświatowych, sportowych, kulturalnych, społecznych. One są wszystkie w aplikacji wskazane, ale jak państwo wiecie, od dłuższego czasu też zbieramy już pomysły i mamy właśnie gotowy już taki kalendarz wydarzeń tych kluczowych, jeśli chodzi o te działania związane z samym programem ESM-u. Te środki będziemy sukcesywnie przekazywać na te zadania. Część z tych środków znalazła się już na przykład w budżetach instytucji kultury. Część tych środków będzie przekazywana w formie konkursów. I tutaj dziś nie wiemy dokładnie, jakie projekty zostaną dofinansowane. No, konkurs polega na tym, że dopiero na etapie pracy komisji okazuje się, które z tych projektów zostaną dofinansowane. I to są konkursy nie tylko w obszarze kultury, ale jak sądzę, także w innych obszarach. Czy wreszcie programy stypendialne, które również mamy ogłoszone, jak państwo wiecie, bo też państwo radni nad tym głosowaliście, rozmawialiśmy, został zmieniony program stypendialny po to, żeby można było wprowadzić stypendia młodzieżowe dla osób do 30 roku życia, tak żeby oni nie musieli w tych programach, w tym konkursie konkurować ze swoimi starszymi kolegami. I ta rezerwa na te wszystkie zadania będzie przekazana, także nie wydaje mi się, że to powinno być zaskoczenie, że ten program będzie nas kosztował. Dziękuję. Dziękuję. Panie jeżeli mogę dopytać w tym punkcie, już pan dyrektor odpowiada, o tej Europejskiej Stolicy Młodzieży, w takim wypadku co nam daje sam tytuł, bo ja rozumiem, że dostaliśmy huczną informację, że jesteśmy Europejską Stolicą Młodzieży 2023, hucznie ogłoszoną przez wszystkich, tylko że mamy sobie to teraz wszystko zorganizować za nasze pieniądze, 9 milionów 100 rocznie, czyli przez 3 lata 27, tak? Za nasze pieniądze, znaczy mieszkańców Lublina. I czyli my nic nie dostajemy, rozumiem, 0 złotych z instytucji unijnych, z tego tytułu, że zostaliśmy stolicą europejską młodzieży. Rozumiem. Dziękuję. Dostajemy bardzo wiele. To, co może nie jest policzalne tak w złotówkach, natomiast są to ogromne korzyści wizerunkowe przede wszystkim, takie, które trudno wpisać konkretnie kwotowo. Natomiast myślę, że w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, po pierwsze będą to korzyści wizerunkowe ogromne, dużo większa rozpoznawalność miasta i niesamowita integracja też mieszkańców młodych i aktywizacja mieszkańców młodych, którą już bardzo dobrze widać. Mimo, że ten tytuł będziemy tak naprawdę formalnie mieć od przyszłego roku, czy te uroczystości, święta, festiwale, różnego rodzaju wydarzenia będą w przyszłym roku, to my już dzisiaj widzimy, jak niesamowity wpływ na taką aktywność młodych ludzi ma właśnie ten tytuł. Ja jeszcze może odpowiadając o plan dla dzielnic i kwestie uchodźców. Plan dla dzielnic jest takim cyklem spotkań, który realizujemy już od ponad roku, cyklem spotkań w dzielnicach. Jeśli chodzi o rezerwę, to cały ten program ma takie dwie prędkości. W naszym głównym założeniu było to, żebyśmy wspólnie z radami dzielnic, z mieszkańcami poszczególnych dzielnic porozmawiali o tym, jak mieszkańcy widzą swoje dzielnice w przyszłości, to co chcieliby, żeby znalazło się bezpośrednio sąsiedzkie, czego im brakuje, a może czegoś mają za dużo i chcą się podzielić na przykład z innymi dzielnicami, po to, żeby też to, co my posiadamy jako miasto, te nasze zasoby, racjonalnie zagospodarować pomiędzy dzielnicami. To znaczy, żeby nie było na przykład, nie wiem, rzucam zupełnie przykładowo, w każdej dzielnicy jeden wielki basen, tylko żebyśmy na przykład ustalili sobie wspólnie, że taki obiekt może być między dzielnicami. Pan przewodniczący Nowoliński się uśmiecha, bo myślę, że widzi już pewne korzyści, jeśli chodzi o plan dla dzielnic, dlatego że po pierwsze myślimy o dzielnicy strategicznie i to jest taki główny efekt, którego się spodziewano w perspektywie
kilku najbliższych lat, tak, że opracujemy sobie wspólnie plan, który będziemy potem realizować. Natomiast już widzimy tę inną trochę prędkość, to znaczy potrzeby, które są zgłaszane przez mieszkańców, przez Radę Dzielnic na bieżąco, podczas spotkań, podczas spacerów. I ta rezerwa służy właśnie temu. Jest to jeszcze jedno takie narzędzie partycypacji, powiedzmy, które pozwala nam bardzo szybko odpowiadać na takie bieżące potrzeby, które są właśnie zgłaszane podczas na przykład spotkań. Ja to pytam tylko, to na co te 2 200 000 idzie? Na drobne inwestycje w dzielnicach, takie, które zgłaszają nam Rady Dzielnic, mieszkańcy podczas tych spotkań. Do kogo zgłaszają? Do dyrektorów, do prezydentów, do osób, które są obecne na spotkaniu. Na tych spotkaniach są reprezentanci wszystkich departamentów, wszystkich wydziałów, także to są problemy, tematy z bardzo różnych obszarów, od kultury po przyrodnictwo. Czyli Rady Dzielnic też mają swoje subwencje. Rozumiem, że nie lepiej było wydać, zwiększyć rezerwę celową dla Rad Dzielnic. Są to dwa różne narzędzia. Można rzucić wszystko w jeden worek, można też pracować w taki sposób, każdemu jest wygodnie z Rady Dzielnic, jak wydzielą swoje środki. Mieszkańcy mają możliwość też bezpośredniego wpływu podczas spotkań. To są dwa różne narzędzia. Natomiast jeśli chodzi o uchodźców. Myślę, że jeśli przyglądali się Państwo temu, jak wyglądały pierwsze dni wojny w Ukrainie i jak miasto Lublin poradziło sobie z tym tematem, to myślę, że trudno mieć wątpliwości, czy poradzimy sobie i za drugim razem, jeśli będzie taka potrzeba, miejmy nadzieję, że nie. Jesteśmy gotowi, tyle mogę zapewnić. Pracujemy z organizacjami pozarządowymi, pracujemy z służbami wojewody, służbami marszałka. Wspieramy się wspólnie tam, gdzie jest taka potrzeba. Bardzo myślę, że tą taką wzajemną solidarność, wzajemne wsparcie pokazały właśnie te pierwsze dni wojny, koniec lutego, początek marca, kiedy nikt tak naprawdę nie pytał, czyje są zadania, gdzie, tylko jeśli trzeba było być na dworcu i przyjmować uchodźców przyjeżdżających tam, to tam byliśmy. I myślę, że obyśmy nie musieli drugi raz zdawać tego testu, ale jeśli będzie taka potrzeba, nie mam wątpliwości, że znamy go wzorem. Ja mam pytanie. To czy pan dyrektor Karpuda chciał już uzupełnić? Jeszcze przepraszam, ale tylko odpowiadając panu radnemu Bresiowi, bo tak nie chciałbym, żebyśmy zostali w jakimś takim poczuciu, że my nie wiemy, na co wydamy te pieniądze, albo że one gdzieś tam, nie wiem, znikną. Bo pan radny już o to pytał. Ja odpowiadałem osobiście na którejś z sesji Rady Miasta, że my żadnej nagrody finansowej wprost nie otrzymujemy. Natomiast oczywiście ten program jest finansowany z różnych źródeł. Dzisiaj mieliśmy konferencję prasową choćby programu Book is Life, który realizujemy wspólnie z partnerami z Lwowa i niemieckiego Minster, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu Kreatywna Europa, właśnie dlatego, że jesteśmy Europejską Stolicą Młodzieży. Pani prezydent, nie macie z nami, pani prezydent Beaty Stefaniu Kuśmierzak, bo jest w Warszawie na spotkaniach w instytucjach narodowych, w ministerstwach właśnie po to, żeby rozmawiać o dodatkowym dofinansowaniu. Natomiast mamy dzisiaj już na stronie tego projektu Europejskiej Stolicy Młodzieży precyzyjnie wskazaną listę projektów, na które te pieniądze zostaną wydane. Każdy z nas może sobie sprawdzić, jak te publiczne pieniądze są wydawane i na co. Ja rozumiem, że może się wydawać, że Festiwal Filmów Młodzieżowych Unia albo takie wydarzenia jak Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów Debiuty czy Młodzieżowy Festiwal Teatralny Zwierciadła, no, nie są rzeczami niezbędnymi, ale mamy je w programie i te środki, które znalazły się w rezerwie, zostaną, tak jak mówiłem, w bardzo różny sposób, na przykład za pośrednictwem konkursów, na przykład za pośrednictwem przekazania tych środków na sesji grudniowej do Młodzieżowych Domów Kultury, rozdysponowane, a Państwo radni będziecie mieli na każdym etapie tak naprawdę możliwość śledzenia, gdzie te środki są wydawane, na jakie projekty, co jest z nich zrealizowane. Dziękuję. Czy mogę poprosić o głos? No, wczoraj było posiedzenie Komisji Oświaty, które pytania były postawione, ale niemniej jednak wątpliwości jest jeszcze wiele. Ja już nie będę wracać do składu tych zespołów doradczych i innych, bo to są zespoły pracowników urzędu i tylko i wyłącznie póki co. Ja mam pytanie zasadnicze. Była powołana Rada do Spraw Dzieci i Młodzieży, Rada do Spraw Studentów
bo to do nich kierujemy, do młodych, to dla nich jest ten program. I chciałabym zapytać, czy w ogóle będzie reaktywowana, bo ja już dzisiaj zapytałam i sprawdziłam, nie funkcjonują już te rady, więc to do kogo my kierujemy, z kim dyskutujemy i kogo pytamy o ten program? Czy od pana dyrektora Korosia jest coś? A jest pan dyrektor Korosia, zapraszam. Nie wiem, czy to jest do mnie tak do końca pytanie o funkcjonowanie rad na przykład do spraw studentów, bo akurat to nie jest w mojej gestii i w zakresie obowiązków. Jeśli chodzi o funkcjonowanie ciał doradczych... Chodzi o to, żeby pan powiedział, że jest przygotowywana zmiana zarządzania, w którym będzie zmiana, że tak powiem, struktury osób w tej Radzie Programowej. Ale to ja pytam o dwie rady, które funkcjonowały. Pandemia przerwała, ja w jednej z nich uczestniczyłam i nie tylko. To były naprawdę gremia, które były bardzo ważne. Środowisk, młodzież była z różnych środowisk, ze szkół prywatnych. Najprawdopodobniej pani radna, jeśli mogę... Ja to sprawę nie pytam wprost, czy będzie reaktywowana Rada do spraw dzieci i młodzieży i czy będzie reaktywowana Rada do spraw studentów? Jeśli mogę powiedzieć, nie byłem członkiem, jeśli zostałem powołany do odpowiedzi, nie byłem członkiem Rady do spraw dzieci i młodzieży i nie była ona w zakresie naszych kompetencji, ale śledząc proces ESM, uczestnicząc w nim, odpowiem wprost, nie będzie kontynuowana ta rada, dlatego że w procesie ESM jest powoływana rada, która konsumuje kompetencje tej rady i o tej radzie pani wspominała na początku swojej wypowiedzi. I ta rada, o której pani mówi, która zakończyła swoją działalność, funkcjonowała przed jeszcze napisaniem aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. A jeśli chodzi o Radę do spraw studentów, to widzę i zgłasza się tutaj pan dyrektor Żyćko i z Wydziału Strategii, myślę, że pomoże. Proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni premierze, szanowni państwo, jeśli chodzi o Radę Studentów Lubina przy prezydencie miasta Lublin, to ta rada została powołana zarządzeniem pana prezydenta 18 listopada 2021 roku i ona normalnie funkcjonuje i się dość często spotyka i podejmuje... Kiedy ostatnio? Myślę, że ostatnio to nawet spotkałam się w przeciągu na pewno miesiąca, góra dwóch ostatnich miesięcy ona się spotkała. To są dość regularne i systematyczne spotkania. Także przedstawiciele tej rady chociażby ostatnio uczestniczyli w komisji konkursowej oceniającej prace dyplomowe w ramach konkursu, który jest organizowany przez pana prezydenta, więc też tą radę aktywnie włączamy w działania i zachęcamy ich przedstawicieli. Natomiast ta rada chyba, o której pani radna mówi, jeżeli kiedyś taka rada funkcjonowała, to chyba było inne ciało. Dobrze, szanowni państwo, możemy do budżetu wrócić. No, w takim razie to inne ciało, czy ono będzie reaktywowane, nie wiem, kto odpowie. Bardzo proszę o odpowiedź pisemną pani dyrektor kancelarii, bo myślę, że pani skarbnik do spraw organizacyjnych to niejako nie musi posiadać wiedzy. Rady, które były powoływane, które funkcjonowały, młodzieży, studentów. Czy one w ogóle funkcjonują? Dobrze, poprosimy o odpowiedź pisemną do pani radnej. Natomiast ja mam prośbę, żebyśmy się trzymali tematów budżetowych, bo zaczynamy coraz częściej wychodzić poza dzisiejszy temat dzisiejszego spotkania, a za pół godziny jest 40 minut jest kolejna komisja na tej sali. A my parę stron zdołaliśmy przerobić. Pan przewodniczący, proszę bardzo. Tak, ja chciałbym pytać, bo pan dyrektor tutaj mówił o stypendiach dla młodych ludzi, więc chciałem spytać, jakie to będą kwoty, kto będzie przydzielał te stypendia i na co? Pan dyrektor, tak, proszę bardzo. Przed pandemią, gdy no instytucje, jeżeli chodzi o stypendia, są to te stypendia, które mamy w Wydziale Kultury, jeżeli chodzi o sprawy związane z kulturą. W tym momencie mamy do rozdysponowania kwotę 150 tysięcy złotych. Nabór zakończyliśmy z końcem
października. W tej chwili jesteśmy na etapie rozpoczynania prac komisji. Jeżeli chodzi o skład komisji, to zaraz spróbuję go szybciutko odszukać. Dobrze, panie dyrektorze, dziękuję za to pytanie. Dziękuję za odpowiedź. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli w rezerwach nie będzie więcej pytań, przejdziemy do oświaty, działu 801, oświaty i wychowanie. Macie Państwo pytania? Strona 28, 29, 30, 31, aż do strony 32. Nie widzę pytań, przechodzimy w takim razie do 850 ochrona zdrowia. Pomoc społeczna, strona 32. I można, panie przewodniczący, wrócić. Proszę, chciałbym wrócić do zdrowia. Tutaj jest założenie program profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych z 9 milionów do 19 milionów wydatków. No bo Polacy tyle kupują. Chciałem zapytać, z czego wynika wydatek rzędu 10 milionów więcej. Nie wiem, z czego to wynika. Pańska pani wyszła. Wydatek ten wynika, z, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, panie radny, ze środków, które wpływają z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plus, powiem, tak zwanych małpek. Na przyszły rok jest zaplanowana kwota 15 milionów złotych. Pozostała kwota to są środki, które będą niewykorzystane w tym roku. I stąd ta kwota. Łącznie trzeba tą kwotę sumować ze zwalczaniem narkomanii, bo to są te dwa rozdziały, na które mogą być przeznaczone środki z tych dwóch tytułów, które wymieniłem. Jeżeli zwierzęcia nie będziemy rozpraszać, to ja bym proponował, żebyśmy kontynuowali naszą dyskusję. Tak, przeszkadzam. Dobrze, znaczy stanąć pani skarbnik, tak? Pani skarbnik odpowiada na pytanie, proszę bardzo. Tak, odpowiedziałam już na to pytanie. Nie wiem, czy wystarczająca jest panie radny ta odpowiedź? Panie przewodniczący Drozd. Pan przewodniczący. Tak, wystarczająco. Tak, dobrze. Dziękuję. Jeśli ma więcej pytań w tym dziale, przejdziemy do pomocy społecznej 852 na stronie 32 i 33 albo 34. Czy macie Państwo pytania? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy na stronę 34 do działu 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Czy tu Państwo macie pytania?
jeśli nie ma pytań, przechodzimy do 854. A ja mam pytanie. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja, jeżeli chodzi o 853 Miejski Urząd Pracy, bezrobocie praktycznie prawie nie istnieje, a my mamy wzrost kosztów wydatków, czyli kosztów też utrzymanych w ogóle związanych z Urzędem Pracy. Chciałabym usłyszeć krótkie wyjaśnienie. Wzrośnie bezrobocie. Pani dyrektor jest obecna. Wzrośnie bezrobocie. Witam serdecznie, Wysoka Rado, drodzy radni. Pani radna, to, że bezrobocie maleje i 5% to jest między innymi zasługa tego, że urząd skutecznie działa. I pracodawcy współpracujemy. No właśnie, więc to też jest, na tym to polega. Bezrobocie maleje, ale interesanci, którzy do nas przychodzą, są dużo bardziej absorbujący i trzeba ich motywować. Ponadto pracodawcy potrzebują wsparcia, bo są trudne czasy. Zmienia się ustawa, będziemy w przyszłym roku myślę, wejdzie w życie ustawa od początku roku, od drugiego kwartału, która będzie mówiła o tym, że nasze zadania będą zwiększone o dodatkowe obowiązki dotyczące tego, że będziemy obsługiwać wszystkich mieszkańców, którzy zechcieli mieć potrzebę wsparcia w Urzędu Pracy, czyli będą na przykład docieć, szkolić, czyli będą to osoby, które będą się rejestrować jako poszukujące pracy. Będziemy też aktywizować emerytów, będziemy aktywizować osoby niepełnosprawne, rolników, więc te zmiany wszystkie, które będą wprowadzone, będą potrzebne na te zmiany, tych zmian nie będzie potrzeba dużej ilości pracowników, zmotywowanych, chętnych, dlatego to, że się bezrobocie zmniejsza, to nie znaczy, że zadania nasze są ograniczone. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, jeszcze jest pytanie? Tak, dobrze, tak, proszę. Ale z tego działu, ale to inne pytanie. Panie dyrektorze, pana dyrektora prosił, żeby ciszej rozmawiał. Pani dyrektor bardzo głośno mówiła, za co dziękuję, słuchać było, niemniej jednak. Ja chciałabym zapytać, dlaczego w ogóle nie ma wydatków związanego z opieką wytchnieniową. Żyjemy w czasach, kiedy coraz to więcej, jeśli chodzi o strukturę mieszkańców Lublina, nie tylko Polski, to są mieszkańcy seniorzy. I taka opieka, czyli środki na tak zwaną opiekę wytchnieniową. Proszę Państwa, nie wiem, czy mówić, Panie Przewodniczący. Mówić. Panie Dyrektorze, proszę. Opieka wytchnieniowa jest bardzo ważna i nie wyobrażam sobie, że my rezygnujemy. Państwo wiedzą, że są takie sytuacje, gdzie osoby w rodzinie wymagają całodobowo opieki. I taka możliwość, żeby osoba, która się opiekuje, mogła przynajmniej raz w tygodniu, godzinę, dwie czy trzy opuścić tą osobę i pójść po ludzku na zakupy, czy odpocząć, takim jest cel i zadanie tej opieki wytchnieniowej. W mojej ocenie brak środków, czyli rezygnujemy. I pytanie drugie, czy to jest prawda, jeśli pani dyrektor myślę powie, że nie, mam nadzieję. I druga sprawa, dodatki rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła, czy to oznacza, że w ogóle nie będzie żadnych? W minionym roku to była ogromna suma. Dziękuję. Proszę o wyznaczenie. Pani dyrektor, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowna pani radna, otóż wyprowadzam subwencję. Opieka wytchnieniowa jest programalizowana z budżetu państwa i na to opiekę dostajemy pieniądze. W tym roku złożyliśmy zapotrzebowanie w ramach programu, czyli na 2 miliony zgodnie z programem. Jest to kwota obligatoryjna, o taką kwotę największą, o którą mogliśmy wystąpić. Jak najbardziej w ubiegłym roku ten program był realizowany i w tym roku też będzie realizowany. Złożyliśmy stosowne zapotrzebowanie do ministerstwa o te środki i zapewne je otrzymamy. Rząd daje, ma pani rację, jest to program bardzo potrzebny, bardzo wspierający, finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Czyli ja w takim razie nie wiem, czy tu pomyłka w druku, ale ja to wyjaśnię. Tak, proszę wyjaśnić, tu nie może być dotacja, tu nie może być, to może nie są dotacje. Nieważne, ale w budżecie musi się znaleźć.
ale to nie jest ze środków własnych. Więc myślę, że wszystkie środki przez budżet przepływają. Wszystkie. Nie, pani radna, nieprawda. Absolutnie wszystkie środki nie przepływają przez budżet. Chociaż podawałam państwu przykład Funduszu Solidarnościowego. W budżecie miasta natomiast zaplanowane są środki w kwocie 82 tysiące na obsługę tego opieki wytchnieniowej i to z tego co pamiętam realizują ją tak naprawdę NGO-sy i dlatego pani dyrektor mówi o konkursie i na donacje zaplanowane jest kwota 329 tysięcy 500 zł, więc proszę nie mówić, że absolutnie ten program będzie realizowany w takiej samej formule jak w tym roku i oczywiście jest to program bardzo potrzebny. Dlatego pytałam, bo ja o tym opinii odczycie tak odebrałam. Jeżeli tak jest, pani radna, nam jest tylko przykład z tego powodu, że w ubiegłym roku mogliśmy aplikować środki 4 miliony, w tym roku tylko zgodnie z założeniami intencji programu do 2 milionów mogą podmioty aplikować. To uczyniliśmy. Dobrze. Państwo, skoro sobie wyjaśniliśmy, że jest taka, będzie się tak, taki wydatek, to możemy przejść do 854 edukacyjnej opieki wychowawczej. Na stronie 35 jesteśmy. Jeśli nie będzie pytań, a nie widzę pytań, to przejdziemy na stronie 36 do 855 rodzina. Ja chciałbym tylko dopytać w tym poprzednim dziale o wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej. Kto to określa, tą kwotę 260 tysięcy Lublin wydaje właśnie na wypoczynek dzieci i młodzieży? To rozumiem, że to jest zarówno w części wypoczynku zimowego, jak i letniego. Kto tą kwotę określa i czy ona jest wystarczająca? Zakres oświaty jest wydział sportu, tak? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, jest to dokładnie taka kwota, jak była w ubiegłym roku. Postaramy się, żeby ilość miejsc przeznaczonych na wypoczynek letni i zimowy, bo rzeczywiście to jest kwota, która zabezpiecza ferie i wakacje, była taka sama jak w tym roku, przez to, żeby jakość tej oferty nie uległa pogorszeniu. Natomiast znamy sytuację budżetową, dlatego zaplanowaliśmy środki w takiej kwocie, w jakiej to było.